Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Piechol, to jest Outlast. I jak widzicie, windą, dostaliśmy się jeszcze niżej. Kamera bacznie obserwuje, a my w skórze Milesa Upshera idziemy dalej. Szukać wyjścia. Może ona pojechała do góry? Chyba, albo właśnie drzwi za mną się... Nie, już myślałem, że się otworzyły, ale tak sobie stoję, nie patrząc, co jest po drugiej stronie. Co? Ono to wygląda jak lód. Albo nie wiem, albo sól. Albo koks. Nie. Ej. Moment, ja ten znaczek widziałem już nie raz. Jeżeli z filmów, na przykład to w Konstantynie był używany jako talizman przed złem. Ej. O kurde. Przypominam sobie tę scenerię. Czy tutaj przypadkiem na samym początku, chyba w pierwszym albo drugim odcinku, nie widzieliśmy jak... W stylu Cyborg Ninja z Metal Gear Solid, jakiś duch, czy jakaś nadprzyrodzona siła to je poszatkowała i porzucała komandosami. Aha, dobra, koleś poleciał na ścianę i się roztrzaskał na kawałki. Aha, ten tylko klasycznie zabity. Dobra, i są mi dokumenty. Dokumenty głoszą, że... Z osobistych dokumentów doktora Wernickiego. Frankenstein albo współczesny Prometeusz. Autorstwa Mary Shelley. Anonimowa publikacja z 1818 roku, rozdział 23, fragment. Człowieku, krzyknąłem, jak głupi jesteś w swej dumie z wiedzy. Zaprzestań, nie wiesz co mówisz. Wypadłem z domu zły i zaniepokojony, wycofałem się, aby pomedytować nad innym sposobem działania. Nie wiem jak rozumieć tą notkę. Okej, dobra, ale czemu ten kawałek ściany jest za szybą? Chyba cztery rury są takie ważne, a zresztą o czym ja tu gadam? Aj dobra, to ja czy... Nie, to możliwe, że bardzo możliwe, że to byłem ja, że narobiłem takiego syfu. Jak ekipa sprzątająca przyjdzie, to na pewno będą mieli więcej roboty dzięki mnie. Oj. Dobra, to może tu. Mhm, baterię jeszcze troszeczkę mam. Okej. Zbyt cicho jak na mój gust. Okej, kolejny bez główki? Nie, ten ma. Wszystko na miejscu. Oprócz życia oczywiście. Życie z niego uleciało. Nie, ale okej, chyba w tym trybie lepiej będzie tutaj, skoro jest jeszcze jasno. Można to otworzyć? Nie. A w ogóle nie wiem, jak chcesz tutaj Miles znaleźć wyjście na powierzchnię. Podążając na tym samym poziomie, po prostu jeszcze bardziej w głąb tego laboratorium. A tu też zamknięte. Okej. Nie, bo wiecie co, w sumie tam nic złego mnie nie będzie czekało, pewnie to zostawmy otwarte. Okej, dobra. Nie wiadomo, kiedy Miles postanowi notkę trzasnąć. Oh shit. Słyszałem. Jakieś przeciągłe krzyki z oddali. Dobra, skoro tutaj nic nie jest godne notatki, to pozostaje tylko przeszukać w poszukiwaniu baterii. Mogą się przydać. Oj. Znalazłem coś innego, coś czego nie chciałem znaleźć. No lej, zazwyczaj koło aparatu leciała właśnie jakaś bateria. Oj. Aha, już wiem skąd ten dźwięk. Ja sobie chodziłem w amputowanych kończynach. I chyba korpusie też. A korpus to nie kończyna, wiadomo. O, explosive diarrhea. Wybuchowa sraczka. Nie, Miles, może nie w ten sposób. A, bo dobra, już tam nie zamykajmy w ogóle, albo nie. Podniosę dokumenty, coś się może stać. Jakieś gonienie się dookoła stołu operacyjnego, czy coś. No czemu nie mogę z tamtej strony? Dobra. A tutaj? Projekt Wall Rider, raport wstępny postmortem, czyli po śmierci, pośmiertny. Adnotacja. Poniższe materiały mają zostać przypisane i zredagowane, aby pasowały pod względem prawnym do wymagań dokumentacji Merkow Corporation. Zobacz formularz 4083. Autor Jennifer Lowland. Ma 14. autopsja pacjenta. Projekt Warrider nie wykazała żadnych innych oznak przyjmowania terapii niż wszystkie pozostałe autopsje. Zaistniał lekki wzrost poziomu migracji komórkowej i morfogenezy, włącznie z efektami podobnymi do tych towarzyszących zastosowaniu hormonów wzrostu, ale nic, co sugerowałoby powstanie świadomej, niezależnej chmary.
Jestem strasznie zmęczona, zaczynam w siebie wątpić. Wyślę na następne podanie o urlop. Wykorzystywanie tak wykończonych i wciąż prowokowanych pacjentów to więcej niż może znieść moja psychika. Być może zasugeruję pokładanie mniejszych nadziei w niespójnych teoriach starego nazisty. No wreszcie ktoś to powiedział wprost. I przejście do użycia prostszej maszyny opartej o MSP. Z pewnością będę sugerować ograniczenie chemii. Ochrona Merkow zabiła pacjenta 921 po tym, jak przeżył podanie takiej ilości środków uspokajających, która rozłożyłaby całą drużynę hokejową. Obawiam się, że zachodzi nieproduktywna interakcja między środkami uspokajającymi, a tymi używanymi przy terapii hormonalnej. Czyli co? Robicie z ludzi szaleńców, tak? O, nowość! Miles, filmuj to! Filmuj to! Kurde. Ja bym tego nie wiedział, ale dobra, tutaj przytrzymują. Przecież ja teraz odwracam głowę. Bo z tej perspektywy wygląda jak uśmiechnięta, a tak naprawdę wcale nie jest. Tylko szczerzy zęby. Dobra. To dalej. Nie wiem w ogóle po co sprawdzam. Powinienem biec sprintem do wyjścia, tak po prostu. Notatka? Nie. A co na speedzie? Albo może lepiej znaleźć tą dozą ostrożności. Nie, ale póki jest jasno, można czuć się pewnie, można sprintować do przodu. O, ale kiedy pojawia się krew, należy bezpiecznie zwolnić. No ej! Come on! Let me out! No jakby co tu mogę przejść, ale wcale tu nie chcę przechodzić, bo to jest po drugiej stronie. A tu jest moje wyjście. Więc dobra, tutaj nad beczki. Momentalnie, ale też więcej krwi. Dobra, chodźmy najpierw zobaczyć tu. Nie, serio, bo ta nuta mi teraz w kark dosłownie wchodzi. No tak sądziłem, że tutaj nie będzie żadnej drogi dalej. No, nie chcesz formuły spisać? O, tak myślałem. Morphogenic Engine. A oto i pole morfogeniczne. Kilka linijek matematycznego algorytmu. Przeprogramują nas jak? Przeprogramuj nas, zmień w nocne zjawy, kilka liczb na tablicy. Dajcie mi piłę i parę godzin sam na sam z ciałem doktora Wernickiego. Jestem mu coś winien. No, czyli mówicie, że co, duch to napisał? O cholera. Nie. Miałem rozszerzoną matmę, musiałem na korki chodzić, żeby utrzymywać dobre oceny. Ale dobre, w sensie dobre, czwórki i tam piątki ewentualnie czasami. No, choć truje wpadały. No i parę popraweczek też się zdarzyło. Ale to kartkówki. O czym ja gadam? Nie no, serio, tutaj... Nie? Ale ja bym się bardziej rozpędził. Nie. No niestety. No dobra, no to muszę iść tam, gdzie muzyczka robi się jeszcze bardziej upiorna. Okej, jak? Delivery exit. Mogę iść tam, a mogę iść też tu. Nie, wcale tu nie mogę. Ale, bo w sumie... Wspiąć się na pewno nie zdołam. Ale rzucić okiem warto. Dobra, chodźmy. Delivery exit. No i ciemno, cholera, dobra. No kto wizja wraca? Jak sam Fisher? Biegnij! Czy on mnie goni? Nawet nie wiem. Nie. Fuck. Nie, złapał mnie. I zabił. No nie, no pięknie. Ale przestraszył mnie tą teleportacją, kurde. Dobra, tym razem już wiemy, co robić. Więc nie biegniemy wcale na niego. Nie. Tylko właśnie, gdzie mam uciekać? Gdzie ja niby mam uciekać teraz? A co on daje za mną? Tutaj w to światło? Tak? Nie. Nie, coś się dzieje. W noktowizji widać tą chmarę tylko, kurde. Dobra, włącz. No jest, tuż. Tu za mną, ale tu pozamyka. Chłopcze, co ty tu robisz? Werniki? Weź go teraz, zapnij. Jest! Nawet takiego koksa. Miles, nie masz szans. Dobra, nie, ale filmować możesz. Najlepsze ujęcia.
Przecież rzuca nie jak szmacianą lalkę, a ten koleś waży stonę. Nie no dobra, może z 200 kilo max, ale... Nie mówcie, że to zrobi przez kratkę zamkniętą. O, Chris Walker. Ted. Jak fajnie. Dobra, idziemy stąd. A wiesz co? Mimo wszystko jesteś duchem i tak dalej, nie? Ale zamknę. Dobra, jeszcze notkę przy okazji od Milesa. I tak właśnie skończyłeś, rozdarty na strzępy od wewnątrz, z widokiem na swój szpik rozbryzgany na ścianie. Z jednego piekła udało ci się uciec, Chrisie Walkerze. Boże, mam nadzieję, że nie przyszykowałeś kolejnego. Aha, no spokojnie. Szatan pewnie zaostrzył widły. No chyba, że on naprawdę pomagał tutaj, ale nie, ja chciał zabić Milesa. Miles niczemu nie zawinił, więc musiał być zły. Okej. Może noktowizja, może gdzieś tutaj się czai? Znaczy nie, pewnie nie. Pewnie. Okej, jest i exit, co teraz? Aha. Nothing? Nic? Nie przejdę? To gdzie mam iść? Jedna z tych kratek tutaj może skrywa odpowiedź. Oj, co to było? Czemu to zniknęło? Tam było Delivery Exit chyba, nie? Napisane. Nie. Tutaj to nie wiem, co jest grane. Ale okej, chyba póki nie wyłączę tego alarmu, to nic tutaj się nie stanie. Zaburzyłem procedury bezpieczeństwa. Wszystko jest sealed shut. Szczelnie zamknięte. Oprócz tych drzwi. Tutaj. Więc tutaj trzeba iść. Niestety z powrotem. A to nie było wyjścia nawet. W sumie. A kto, co, gdzie? Gdzie? Skąd ten głos? Słyszeliście go dobrze chyba, nie? Czy... Mam jakieś omamy. Tu! Jest, dobra. Spróbujmy wejście. Później, dla potomnych. Moment. Ten duch? A to jest ten nazista? Nie. A tam Prometeusz, nie? Ten sam wydziabuje wątrobę. But through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so stupid. No, czy jesteś po prostu kolejnym naukowcem, który posunął się za daleko? You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. Ej, czy ten duch to jest projekcja astralna tego chłopca, który jest tam utrzymywany przy życiu? Dobra, 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 o czymś takim słyszałem. Było nawet w odcinku z Archiwum X kiedyś. Dobra, nie, niestety tych dokumentów nie weźmiemy. Ale że on jeszcze żyje, jeżeli to jest Wernicki. No właśnie. Czyli to jest ten pieprzony nazista. Let them kill themselves, thinking there was some kind of afterlife now empirically promised to them. Fools. Poor Alan. He would weep to see what I've built from his dreams. Billy doesn't mean harm. He's a child with a damaged mind, granted the powers of a god. Nie chcę nikogo skrzywdzić, powiedz to Chrisowi Walkerowi tutaj, jak im potrzepał. I wszystkim tym innym, którzy tam leżą martwi. Must die here, Murkoff.
Federation's mind, we hoard just dollar amounts in a ledger. And the Prophet's budget war might have promised overshadowed whatever pitiful balance a few doctors and patients amounted to. He will spread, if you don't stop him. The morphogenic engine is self-perpetuating. I pray to God, you have the strength to end it here with your death, Mother. Ale czemu Miles ma też zginąć? Kurde, kto się wtedy dowie, jak Markov ucierpi, jeżeli rozwalimy to jedno laboratorium tylko? Never mention how cruel this is. I only want to die. Dobra, mamy to Miles nagrane? Mamy. No to spoko, pójdziesz siedzieć. Jeżeli z tego wyjdziemy. Ale raczej nie, no, jeżeli mamy go słuchać. Myślałem, że tu buka się czai. A to tylko butle. No dobra, to podejrzewam, że co, że alarmu nie będzie, nie? Już? To mogę iść w tą stronę. Tup, 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 tup. Zaglądając oczywiście do środka, czy nic tam nie leży. Ale nie, w ogóle dobrze idę. Czy mi tam jakieś inne otworzy? A nie, no to jest dalej alarm, ja tu nie przejdę przecież. A może? Choć nie, no przecież on nie mówił, że mam... Otwieram ci wyjście, żebyś mógł uciec i powiedzieć wszystkim, co tu się wydarzyło, tylko... Wręcz przeciwnie. Miles, musisz iść w głąb i odłączyć Billiego. No kurde. No dobra. Sorry, i źle polecieliśmy. Jednak bardziej mi zależy na własnym życiu niż na zabiciu Billiego. No co, no chyba dobry mam kręgosłup moralny teraz, nie? Dobrymi zasadami się kieruję. Lepiej uciec nikogo nie zabijając. No chyba, że no właśnie. Że to Billy, który tutaj zabił wszystkich. No ale ej, czy oni nie zasłużyli? Przypadkiem. Okej, ale nie no, skoro nie tam, no to... Jak zamknąłeś? O, kurde, pięknie. Jak? Morphogen Engine Chambers, pewnie tam. No dokładnie, kolejne otwarte. Okej. Billy, jesteś? Oby ci nie było. Kurde, ale jasno. A ja bym wyłączył? A może po prostu przez kamerę go widać, nie trzeba mieć noctowizji włączonej. Okej. Desperately need batteries. Nie no, tak wcale nie, ale znaleźliśmy jakąś bateryjkę. Która to już? Jeszcze 6. Czyli nawet jakbym miał jeszcze nastać czasy największej ciemni, to damy sobie radę. Ale szczerze, że nie zanosi się przy tych wszystkich jarzeniówkach, które tutaj świecą. Dobra, nic. Ohohohoho, dobra, zanim tam. Spójrzmy jeszcze tutaj. Ej, ale co ci maszyna z kolą zrobiła Billy, to nie wiem, nie? Ludzi czasami rozumiem, bywają denerwujący, ale maszyna z kolą... połknęła ci drobne... i wszystko, jasne. Dobra. Już się rozumiemy, Billy, już się rozumiemy. Tu nie wskoczę, ale tam jest wyjście, przejście. Jakoś się tu mogę dostać? Tędy? Bocznym wejściem... tu pewnie. No właśnie. Że patelnie nie zaczęły trzaskać o siebie w Paranormal Activity. Nie, chyba za wysoko. Może murzek, albo jelito. Nie, dobra. Ej, moment, ja tu mogłem wskoczyć? No nie. Nie, sorry, mogę. Kurde, po co to kółeczko było? Ale skoro nie tu, i nie tam, i nie tu nawet, to tu albo tu. Jeszcze. Nie, tu nie. To pozostają te drzwi. Oh, shit. Żeby nie było złudzeń, co znajdziemy w środku. Ale ja muszę się tak zesrać. Żeby głowa odpadła, jeszcze wylecieć na drugą stronę drzwi. Spodem co prawda, no ale ej. O, przynajmniej tutaj kibel zatkany, a nie po prostu niespłukane. No sorry, ktoś próbował, ale nie dało się. Ani doszorować pewnie rąk zbrudzonych krwią. Aha, no i Super Miles, robisz ślady. Chodź moonwalk, zrobimy. Cyk, 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 cyk. Heh, już czyste. Dobra kochani, ale ja w tym miejscu kończę ten odcinek, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. I mam nadzieję, że to już będzie epilog, bo już na moje nerwy zaczyna tak gra działać. Rączki wyczęsą. Czasami. Dobra, pozdro, cześć, hej.